Dziękuję. Dziękuję pani minister. Głos ma pani posłanka Izabela Leszczyna. Panie marszałku, ja bez rekwizytów. Wysoki Sejmie, praca nad ustawą budżetową to dla każdego rządu taka chwila prawdy. Rząd populistyczny bywa wtedy bardzo rozrzutny. Stara się zdobyć poparcie różnych grup społecznych, a tak naprawdę zależy mu na własnej popularności i na reelekcji. Rząd fachowców złożony z ekspertów bywa wtedy często skąpy. Myśli o deficycie, o poziomie zadłużenia, o wskaźnikach i liczbach. Natomiast rząd złożony z odpowiedzialnych polityków musi znaleźć miarę między rozrzutnością a skąpstwem. I właściwie taki złoty środek powinien też znaleźć sobie pan poseł Kopyciński. Bo panie pośle, Arystoteles mówił, że między błazeństwem a nieokrzesaniem jest piękna cnota taktownego dowcipu. Tylko że jak słuchaliśmy humorystycznych części pana wystąpienia, to obawiam się, że przed panem długa droga, ale naprawdę będę trzymała za pana kciuki. No niestety wielu. I panie pośle, rząd Platformy Obywatelskiej tę miarę i tę cnotę znajduje lepiej niż pan i staramy się od kilku lat przedstawiać Wysokiej Izbie takie budżety, które są właśnie kompromisem. Znaczy są budżetami, które z jednej strony zapewniają inwestycje, bo te zapewniają rozwój naszemu krajowi, z drugiej strony są to budżety koniecznych oszczędności, bo przecież te oszczędności zwiększają naszą wiarygodność na rynkach finansowych, a co za tym idzie, zmniejszają koszty obsługi długu publicznego, co jest dla nas niezwykle ważne, bo dzisiaj, przypomnę, ten koszt to 40 miliardów złotych. Agencje ratingowe, co prawda na razie nieśmiało, ale zapowiadają być może podwyższenie ratingu Polski. To dobra nowina, bo wtedy oczywiście będzie taniej. Druga dobra nowina to taka, że jesienią Polacy zaufali nam po raz kolejny. I to właśnie Platformie Obywatelskiej powierzyli konstruowanie kolejnych budżetów. I to dobra nowina nie tylko dlatego, że dzięki temu będziemy mogli realizować cele, jakie postawiliśmy przed sobą, ale przede wszystkim dlatego, że pokazuje, że Polacy są mądrzy. Że Polacy wiedzą, że bezpieczeństwo finansów publicznych to ich bezpieczna przyszłość, to bezpieczeństwo naszego kraju. Zdecydowana większość obywateli rozumie, że skutki kryzysu musimy solidarnie dzielić między siebie, stąd zamrożenie w kolejnym już roku płac w sferze budżetowej. I w roku 2012 jest to oczywiście konieczność, która wynika z ambitnego planu rządu, obniżenia deficytu poniżej 3%. Pan poseł Kuźmiuk się śmieje, ja też panie pośle, bo to znowu dobra nowina. Komisja Europejska zaakceptowała nasz plan i uznała, że to jest plan realny. I nie, panie pośle. Tak naprawdę wśród ław opozycji, zarówno z prawej i lewej strony, ale Komisja Europejska zaakceptowała ten poziom. Powiedziała, dobry kierunek, w dobrą stronę idziecie, panie pośle. Panie pośle, za chwilę będzie pan przemawiał, będzie pan miał może szansę. Nie tak za chwilę, ale na pewno pan się doczeka. Otóż budżet 2012 roku sobie stawia właśnie te dwa cele. Z jednej strony oszczędzanie, z drugiej strony rozwój i nie są to cele wykluczające się. Obowiązkiem każdego rządu, takiego rządu jak nasz, odpowiedzialnego rządu jest myślenie długoterminowe, nie w perspektywie jednej ani nawet dwóch kadencji, ale w perspektywie dziesięcioleci. I w tym kontekście niezwykle ważnym zadaniem jest taka dystrybucja środków, żeby zapewnić polskiej gospodarce konkurencyjność. Żeby w XXI wieku, w środku Europy, zapewnić tę konkurencyjność, musimy postawić na badania, bo one są źródłem innowacyjności.
Dlatego właśnie na naukę rząd przeznaczył w budżecie na 2012 rok ponad 6 miliardów złotych, prawie 6,5 miliarda. I słusznie zauważył wiceminister Witold Jurek, że takiego budżetu polska nauka jeszcze nie miała. I tu znowu patrzę na pana posła profesora Rzeżyńskiego, który będzie mówił tuż po mnie. I z pewnością pan poseł podniesie to, co na Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, że przecież większość tych środków, czy znaczna część tych środków, to są środki z Unii Europejskiej. No ale panie pośle, gdybyśmy taką logikę stosowali, to właściwie za mniej wartościowe musielibyśmy uznać wszystkie inwestycje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Czy to ma sens? No myślę, że nie. Pecunia non olet. Mamy te pieniądze i je wydajemy. Myślę też, że nie warto wciąż deprecjonować Polski, naszych osiągnięć, naszej pozycji w świecie, bo to z pewnością nie jest przejaw patriotyzmu, a przecież szczególnie prawa strona tę wartość podkreśla bardzo często w wielu swoich wystąpieniach. Patriotyzm dla nas jest także niezwykle ważny. Jak my go rozumiemy? Rozumiemy go w taki sposób, że w połowie przyszłego dziesięciolecia dogonimy bogate kraje Unii Europejskiej i dobrobyt przeciętnego Polaka będzie porównywalny z dobrobytem przeciętnego mieszkańca starych krajów Unii Europejskiej. Gdybyście rządzili państwo, to stałoby się to za 50 lat. Takie są, zdaje się, wyliczenia.